Cześć, cześć, snowrunnerzyści, witam bardzo serdecznie z tej strony Ridrox i dzisiaj w odcinku Tatra 805. Mi się ona bardzo podoba z wyglądu i zobaczymy, co ona ma takiego ciekawego. Silnik można sobie upgrade'ować, chociaż na najniższym ma S+, bardzo ciekawe. No i później, tak prawdę mówiąc, tylko co, wzrasta nam spalanie. No i mamy trwałość silnika, no dobra. Damy tutaj najmocniejszy silnik, oczywiście. Skrzynia biegów. No, terenowa. Zawieszenie. Zawieszenie tylko takie, jakie mamy tutaj. Opony. Bardzo fajnie, że nie jest cała litania opon. Ale autostradowe możemy sobie darować. Uniwersalne też. Trzy rodzaje opon terenowych. Błotne od tajgi. I łańcuchy. No dobra, na razie odpalę błotne od tajgi, bo będę chciał wam coś pokazać offroadowo, jak ona się spisuje. Tak. Blokada jest. No tutaj widzę, że są dwa rodzaje snorkel, ale ja chyba wolę ten, bo ten jak taki diabełek wygląda, ja taki pojedynczy sobie tutaj zamontuję. No i co ona ma? No tak, no przestrzeń ładunkową, taka jest mała burta na jeden ładunek. Serwis, bardzo fajnie, podoba mi się ten serwis. O, na dachu można zamontować 200 części i 80 litrów. Montujemy. Aha, 190 litrów ma w baku. AWD i blokadę włączaną, wyłączaną. A, i zbiornik paliwa. Dobra, lecimy dalej. Co ona jeszcze ma tutaj dodatkowego? Aha, taką owiewkę można jej dać. Chociaż bez tej owiewki. Na dachu, no takie troszkę bezsensowne rzeczy. O jeny, jaka klatka. Wzmocniony zderzak. To jest zwykły zderzak, a ten jest wzmocniony. No dużej różnicy nie ma. Klakson zewnętrzny. Dobra. Nie ma specjalnego malowania. Ale zobaczmy, jakie ma. Aha, czerwono-biały taki. Taki ciemny dość. No ten, powiem wam, że najbardziej mi się podoba. Ale ten też jest dość fajny. I ten jest dość fajny też. No powiem wam, że te trzy kolory są takie całkiem, całkiem fajne. Ale ja zostawię ten oryginalny. No ale dobra. Czy wam to coś nie przypomina? Mianowicie... Zobaczcie, tutaj mamy sobie takiego Zixa, któremu jak stawimy sobie, nawet możemy większe, ale jak stawimy sobie opony błotne, no dobra, teraz mam akurat, nie mam zawieszenia, ale dobra, małe opony błotne, to czy wam coś to nie przypomina? Zobaczcie dalej, tutaj mamy Tuza 16, no jak mu wstawimy też opony te od tajgi i ten sam zbiornik paliwa, no to jest identyczny. Czyli no dostaliśmy, tak prawdę mówiąc, kolejny pojazd. No i zobaczcie, tu 108, to samo, no. Zobaczcie, identyko. No po prostu dostaliśmy kolejny pojazd tej rodziny takich krapowatych. Tak można to powiedzieć. Ale dobra, zobaczmy sobie, jak ona wygląda w środku. No wygląda, powiem wam, że fajnie. Mi się podoba wygląd. Jeszcze raz proszę. Nie no, klakson to ma po prostu. Ale wiecie co, ja coś jeszcze zmienię, bo ona mi się z tym zbiornikiem paliwa nie podoba. A najbardziej mi się podoba, o, z tym dodatkiem takim serwis, gdzie mamy 500 części zamiennych i dwa koła. I zobaczcie. Tu mi się najbardziej podoba. Z tym dodatkiem serwis. Jest po prostu... no ma swój urok taki, nie? Ma swój niesamowity, no niesamowity urok ma ta Tatra. Ale offroadowo na 100% to będzie kaszana. No, no dwie osie, no dobra, o dwie osie, ale niskie zawieszenie, nieduże te opony ma. No i ona, tak prawdę mówiąc, też się coś nie fajnie prowadzi, bo jest S+ silnik mocny.
I ją tak samo, identycznie jak Tuzy, identycznie jak tego Zixa, którego przed chwilą w garażu pokazywałem. I on tam ją tak rzuca na boki, nie? I to jest po prostu pojazd, który no... No nie nadaje się do wielu zadań, no nie nadaje się do wielu zadań. On się nadaje, tak prawdę mówiąc, żeby sobie pojeździć for fun, ewentualnie żeby sobie gdzieś pojechać, nie wiem, naprawić jakąś ciężarówkę. No z pewnością fajnie, że dostaliśmy ją za free, ale to najlepiej na live'ie Hard napisał na czacie, że to jest taka zapchaj dziura. No i, no i to jest taka zapchaj dziura, no bo postarali się zrobić jedną fajną ciężarówkę Tatrę. No i ta druga Tatra jest no taka, no widzicie, no w tym miejscu już muszę niski bieg. Zobaczcie, tu nawet o... I ona przejedzie, no spoko, przejedzie, no ale przejedzie strasznie mozolnie, strasznie wolno. No i tak, to nie jest pojazd na nowe mapy, na przykład na fazę czwartą, na Półwysep Kolski też to nie jest fajny pojazd. A ja wam pokażę, gdzie to jest fajny pojazd. To jest fajny pojazd. Jak tutaj wstawimy opony terenowe, o, wstawimy ją sobie do garażu i przeskoczymy sobie na Michigan. Jeżeli w Michigan ktoś z was na przykład jest na początku SnowRunnera, kupił sobie Season Pass 1, Season Pass 2, to wtedy super, na Michigan ta Tatra jest bardzo fajnym pojazdem. No i nawet tu wam, o, pyk, pokażę. Na pewno wszystkie koła. O, i na tych oponach ona się spisuje o wiele lepiej niż na tych kulkach takich od Taigi. W ogóle ona w ogóle na tych oponach jest o wiele ładniejsza. Jest taka no zgrabniejsza. No jest fajniejszym pojazdem niż na tych błotnych oponach. Bo oczywiście moim zdaniem, bo to zdania są wiadomo podzielone, a w naszym narodzie ile osób w narodzie, to trzeba przemnożyć zdania razy 5, bo to każdy ma 15 zdań na każdy temat i każdy ma swoje zdanie, no ale mi się o wiele bardziej podoba, ale tutaj zobaczcie, że ona tak się właśnie rzuca, bo to ma bardzo mocny silnik. No i zobaczcie na tych oponach terenowych, nawet tutaj w takim błotku, gdzie to są już takie warunki. No tego jeszcze nie kręcili, ale dobra, czekajcie, jest linka. Na filmie gleba, no po prostu. O kurna. No widzicie, jaka to, ale fajnie ubrudzona. Widzicie, jaki to jest bączek właśnie, no. No i patrzcie, no na takim ciężkim błocie ona tutaj na tych oponach błotnych daje sobie radę, no. Więc moim zdaniem tą Tatrą nie należy jeździć na tych oponach, na tych kulkach od Taigi, tylko na tych błotnych właśnie i tutaj sobie tak troszkę się pomęczyć, no ale no to jest taki właśnie bączek, nie? Którym można się tak wywrócić niestety. Ale no powiem wam, że wygląd bardzo mi się podoba, no i jako zapchaj dziura jest bardzo ładnym pojazdem, nawet chyba tutaj w oknie firanki ma. Tak, więc tutaj można na pewno sobie jakieś, o tu też. Można sobie jakieś tam kanapki zjeść, może się przekimać w środku, części naprawcze są. No i to jest właśnie Tatra. Dobra moi drodzy, mam nadzieję, że film wam się podobał i do zobaczenia w następnych. Z tej strony Rizrox, do zobaczyska, cześć!